Ale nie rozwal. Utknęłam. No to dawaj na... Już wiem, jak nazwać ten film. O co w ogóle chodzi? Na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Dzisiaj jestem z Dominikiem. Siemaneczko. Rupińskim. Rupiński, elo. Dzisiaj będzie bardzo romantycznie, bo jest to, jak widzicie, walentynkowy film. O, nie mam prezentuczek, proszę. No walentynki. Tak, zrobiłem twoje. Musiałem improwizować. Dzisiaj będziemy testować takie śmieszne, ale też praktyczne rzeczy, gadżety dla par. Dla par. Właśnie się zastanawiałem, czy będą tylko takie śmieszne, czy będą też takie, które faktycznie gdzieś się może przydadzą. Będą takie. Okej, okay, fajnie, tak, jestem podekscytowany. I nawet od takiej zaczniemy. Dobrze. I najlepsze jest to, że to będzie DIY. Wow! Lubicie DIY. Ja jestem straszny w DIY. Ja to zepsuję, nie? W każdym razie będziemy dzisiaj pracować wspólnie nad taką bardzo romantyczną rzeczą, którą jest... Wjechało coś takiego. Zestaw do wykonania. O, damn, serio to kupiłaś? Tak. Ja to widziałem zawsze na TikToku, jak tak nagrywają, wkładają to rękę i czekają godzinę, aż to zastygnie. Super! Nie mamy tyle czasu. Aj no, ale... Nie no, chyba szybciej trochę. To jest miłość, miłość nie ma czasu. Nie no, właśnie jak jest miłość, to można siedzieć. I czekać. Tak. W każdym razie zrobimy sobie, bo ja lubię. Ej, wow, nie mam pojęcia, jak to działa. Czyli jesteś podekscytowany? Tak, bo ja w ogóle, żeby nie było, nie wiedziałem, jakie rzeczy Aga kupiła, więc to jest niespodzianka wszystko. Każda rzecz będzie dla niego niespodzianką, będzie takie, o wow, o, nie wiedziałem, ale fajne. Tak, właśnie tak będzie. Nie, ale to jest serio fajne. No w ogóle, nie, wow. Nie wiem, co powiedzieć. Patrzcie, jak się zajarał. Dobra, no, podoba więc mi się. W takim razie robimy ten zestaw. Zestaw, Jezu, jestem no, nie, no to jest zestaw. To jest zestaw, tak się nazywa, zestaw. Czekaj. Ja pana zjadam. Tym razem ja pana rozkładam. Odlewam. Otwieraj. Ja mam otwierać? No, otwieraj. Ale super, dobra. Czekaj. W ogóle jakie to jest duże. O Jezu, ile tego jest tu? A podnieś to, w ogóle zaczkę, to jest ciężkie. O, ja myślałem, że to jest takie leciutkie, bo tak sobie przesuwasz, nie? W tą, w tamtą. A dobra, to już się zaczyna robić skomplikowane. Dobra. Co tu jest? Masa dublująca. Mamy dwie saszetki, znaczy dwie saszetki, więcej. Tu jest akurat... masa saszetek różnych. Tak. Ale masa dublująca jest jedna, druga, tu jest też masa trzecia. Dublująca i tu jest też masa dublująca. I tu też jest masa dublująca. Jezu, dobra. I tu też jest. Naprawdę? Tak. O, może to sześć saszetek. A może to jest taki, że możesz zrobić ich pięć odlewów. Możesz zrobić pewnie parę. Co, lakiery? To twoje, czy...? Nie, no to są, były w zestawie, to można pewnie pomalować sobie wow. To, co się odleje. I co jest dalej? Tu jest gips. Gips. Więc to już się dzieje coś ten. A, i to są po prostu wszystko, to są gipsy. Dobra, czyli są trzy gipsy i sześć tych. Tak, ale one są jakoś dziwnie podzielone, bo ten jest na przykład cięższy, ten jest lżejszy, więc jeszcze nie wiem, jak to wszystko trzeba połączyć, żeby to jakby, wiesz, zadziałało. Czyli mamy ogólnie dwa składniki, masa dublująca i gips. Tak. Wydaje się proste, ale jest tego tak dużo, że sądzę, że nie będzie. I w ogóle mamy instrukcję też, żeby nie było, że będziemy mniej więcej wiedzieć, co będziemy robić. Mniej więcej. Więc... Język miłości, rozumiem. Więc można to kupić online, na przykład, nie wiem, na Allegro albo coś takiego. Mm. I jak myślisz, ile to może kosztować? No się zastanawiam, czy strzelać od razu dużo, czy strzelać tak nie. Ale no wydaje mi się, że jakby, no to jest gips. No. Gips można też kupić w wielkim worku i to nie jest jakiś mega duży koszt, więc nie wiem, no ale pewnie tak koło 5 dyszek. Stówkę. To dużo się cenią. No. Za to odmierzanie? Ja rozumiem, że oni tam mierzą, ale to pewnie mają maszyny od tego. Pewnie tak. No w każdym razie trzeba zapłacić stówkę. Moim zdaniem to jest właśnie tak trochę za dużo. Trochę za dużo, ale no nie ma tragedii. Ale nie ma tragedii. Jak żeby taki prezent, wiesz, no nie? Taki tak. Romantyczny. Dobrze, chcesz lać czy mieszać? Dobra, wlewaj i ja będę mieszać. Dobrze. To, to trzeba otworzyć dwie saszetki. Dobrze. I wsypać. I wsypać. O, no to prawie jak ciasto. Nikt nie powiedział, że będzie wszystko okej. Okay. Tak, a potem nam nie wyjdzie. No bez przesady o 2 gramy. To takie romantyczne, kłócimy wtedy o sobie. No bo się czepiasz, jak zwykle, kobiety się wszystko jego czepiają. Wyrzucisz jeden gram ciasta i już źle. Już nie wyjdzie. Patrz, teraz przynajmniej delikatnie wsypuję, a ty zobacz, widzisz ile teraz się unosi u góry tego i to wszystko wypada. Nic się nie zmarnowało. Czyli tak, proszę bardzo, łyżka w dłoń. Dobrze. I ja będę lać, a pan będzie... Czyli to w międzyczasie muszę mieszać? Tak. Dobra. Tak. Jazda. Leję. I mieszaj. Tylko różowe? Szybko musisz mieszać. Jezu, no to teraz mi to mówisz? Co ja, mikser? No musisz szybko, bo to będzie zastygać. Ale jest strasznie ciężko, jak nie mam tego przy sobie, nie? Możesz wstać zawsze. O, no i dobra. To będzie łatwiejsze. O. Mieszaj, tylko do krawędzi dochodzisz, to masz tyle. Wiem, prośbę. Staram się, żeby to... No, mieszaj, mieszaj. Ja mogę to... Dobra, trochę przysłoniłem, ale... I do krawędzi, do krawędzi. Na co ja się zgodziłem? Nie,
Jak ciasto. No trochę jak biszko. Masz doświadczenie w tym. Dajesz. Pisali, że można mikserem. Halo. Kto tak pisał? No instrukcji jest. Naprawdę? No, że można mikserem. O, no to teraz ty będziesz. No to super. Dawaj, mieszaj. O, odkleiło się coś. Patrz, to jest całe lata. Czy to działa dobrze? Działa, to pomieszaj. O, no i to jest tak jak mikser. Trrr. Ja muszę tak, po. No super. Ciężko, co? Dobra, chyba musimy... Robi się taka bardzo gęsta, czy jeszcze no właśnie nie? Tak... No jest takie, jak trochę jak slime wygląda. No dobra. Już? Już. Jezu. To teraz, jak chcemy się trzymać? No właśnie jak? Tak, bo możemy albo się trzymać... No chyba tak nie? No tak no jest dobra. Najbardziej romantycznie. Ubrudziłeś już okej. No mam całe różowe, no cóż, dobra. Ale ładnie myślałem, że to będzie takie białe, czekaj, brzydkie. Musimy wstać. No dobra. Trzy, okay. Cztery. O, jakie zimne! Jeszcze chyba, nie? Tylko, no, tylko nie możemy dotykać. O, czekaj. O, tak, żeby nie dotykać krawędzi. I ja tutaj nam dam trochę. I to musimy tak trzymać? No, to teraz musimy tak postać około 2 minut, ale to jest takie bardzo romantyczne, bo w tym czasie można się tak. Zżyć i porozmawiać o życiu. No. I można ruszać ręką i ja czuję bardzo duży chłód. W sensie, tak właśnie, no jest zimne to bardzo. Takie bardzo zimne. Tak, to prawda. Ale w sercu czuję tylko ciepło. O, jakie piękne. Słyszałam to poetycko. Ja dziękuję. Przygotowałam się, napisałam sobie. No właśnie, spisał takie teksty, nie? Jak poderwać chłopaka? Krótka.pl. Teraz jak widzicie, ta masa zmieniła się na białą i to chyba właśnie znaczy, że ona już zastygła cała. W teorii po prostu musimy tak trochę poruszać rękami, tak żeby ją, wiesz, obluzować. No. Obluzować. Okay. O, poszło. No i... I zdejmujemy? No. Ja się trochę boję, że zepsujemy to. Musimy na 3-4. Na szadę? Ale nie rozwal. Utknęła. No to dawaj na 3-4, musimy całą tak rękę, jak mieliśmy. A nie, poczekaj, czekaj, nie. Bo czuję, że też mi się coś zaklinowało. A ty spróbuj wyjąć. O, czekaj, mam! Żyję! No i tak, teraz masz dużo luzu. Jezu, jakie to było! Pięknie! O nie, coś się ukruszyło. No tak... Pierścionek się odbił. Tak, ale no dobra, nie będzie to wyglądało idealnie, to już wiem. Tak. Ale mamy coś. Tak, nie no, zobacz, wygląda... Dobra, ja się ciekawie. Teraz druga część. A wygląda to w ten sposób, jak sobie tak zajrzycie do środka. Trochę creepy. Trochę jeszcze nie umiem sobie tego wyobrazić, ale mam nadzieję, że będzie ładnie. No ja mam nadzieję, że się uda. Dobra, lecimy z krokiem numer 2. To teraz robimy gips. Tak, poważna sprawa. Tak. Słuchajcie, to nie ma żartów tutaj. Gips już jest poważniejszy, już mówiłam. Takie więc... walentynki, że się zmęczę, spocę i tyle z tego. Mówiła, że będzie romantycznie, a to nie gips każe robić, nie? Nie, rozumiem, że ściany gipsujesz, remont jakiś coś, ale przesadzę. O, właśnie, to powinnam nazwać ten film, jak wykorzystać chłopaka na walentynki. Tak, no, bez kitu, robimy remont. Nowa chata. To jest, dobra, ja może wstanę od razu, mam to od razu mieszać, tak jak tak. Wtedy. Oh, tak, uwaga. Wszystkie mięśnie. Napniżyły. Dobra. No, tutaj spoko, tym na razie gips. Wow. Panie, to jest cement. Przepraszam bardzo. Remonty to remonty. Folię malarską trzeba kupić. Ale patrz, to jest taka wspólna praca, to też jest fajne na walentynki. Tak, tak. Nie no, to takie relaksujące. Oprócz tego, że musisz się stresować, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, tu trzeba szybko mieszać, tu coś. Tak, to nie mogą być krótkie, ale ogólnie jest fajnie. I teraz trzeba nalać. No bo trzeba taką warstwę zrobić, taką pierwszą. Tak, taką pierwszą warstwę zrobić, żeby to wypełniło te takie jakby zagłębienia. I postukać. Żeby to powlatywało wszędzie, szczególnie w moje paznokcie. No właśnie. Jezu, co ty tu robisz? Chmura cementu. Dobra, chcesz lać teraz do środka? Mogę. Dobra. A z czym to się wiąże? No po prostu lejesz do środka, okay, już nie masz takiej dużej, tak, nie ma takiej dużej odpowiedzialności. I
patrz pan, koniec. Pięknie. Udało się. I teraz tylko trzeba czekać mniej więcej jakieś 15 minut, żeby to tak sobie zastygło. Ja sobie ustawię minutnik i w tym czasie będziemy mieć czas. Przechodzimy do kolejnej rzeczy. Dobrze. Która moim zdaniem jest w ogóle mega śmieszna i też taka urocza i romantyczna, bo to, co robiliśmy wcześniej, to było takie praktyczne i bardzo takie wiążące. No tak, razem to prawda. Activity. A teraz będzie cute. Okej. Okay. Ja nie wiem, co jest w twoim wykonaniu cute, ale jestem ciekawy. Możesz zadać oczy na chwilkę, bo to jest hit, uwaga. Dobra, masz otworzyć. Patrz na to. Okej. Okay. I patrz na to. O, wow! Ej, ale to jest wielkie w ogóle. Ale owczę, że to jest kochane. Ej, fajne. No i tu kanapka. No. We finish each other. Ej, ale w ogóle ładne sandwich. Kolorki. Ej, w sensie spoko, bo w końcu jakby, że była w ogóle taka faktycznie na dwie osoby, nie? A nie, że masz jeden otwór i musisz się wciskać tak. W to. Ej, zarobiste. Chcesz założyć? Tak, no zakładamy to, no kurde. To, ja muszę coś bluzę. A, no tak. Okay. Specjalny dla was, Dominik Rupiński. Żartowałem. Masz pod koszulkę? Nie, nie mam. Nigdy nie mam koszulek. Pod już wiem, jak nazwać ten film. Dominik Rupiński rozbiera się. Będę tak siedzieć. Jakbym miał co pokazać, moi drodzy. Ty, ale ja w sensie też nie mam. Możesz na to, nie? No ja na bluzę nie wcisnę. A ty możesz na to. A nie mamy rękawa drugiego, nie? A, to mamy tylko rękaw. Dobra. O, no dobrze. Jak ja tu zabłąciłem. O, mam. Agi nie ma. O, jestem. Dzień dobry. Okej. Okay. A co z tą drugą ręką? No i no właśnie, co się z nią robi, jakby trzeba ją chować, żeby a, wyglądało to tak. Właśnie, bo to trzeba się złapać za ręce. Aha, to tak trzeba. No to i, wtedy... i teraz i tak. Okej. Okay. I można ludziom innym machać albo coś. Macha się w ten sposób? Nie wiem, czy to wygląda dobrze, jak tak się macha tutaj, nie? Ale ogólnie... Powiem ci, że jest dużo miejsca w ogóle. Tak, ale tu wygląda to śmiesznie tak trochę, bo się naciąga tak. Ale jest luźne i to jest fajne. Jakie to jest? To były rozmiary w ogóle? Nie. To jest po prostu dwuosobowa bluza okay. Dla ludzi, którzy kończą swoje kanapki. Nie, ale fajne. A masz kanapki? Skończyłam. Okej. Okay. Sama. No. Rozumiem. Ale to nie znaczy, że kiedyś ci nie zrobię. Dobra. O. Dobra, zresztą. Fajnie. No, super, pamiętajcie o tym. Aga obiecała mi kanapki. Ale stańmy teraz i chcę zobaczyć, jak to wygląda, jak stoimy. Czekaj, a odsuńmy się trochę. Te krzesła. O, o. A jak mi założyła szpilki? A ja tak o. Czy to jest lepsze? To po prostu, że tak będziemy chodzić. Ale zakończ nas. Dobra, idziemy tam. Nara. Nie no, śmieszne. Czyli to jest lepsze dla osób, które są mniej więcej tego samego wzrostu. Tak. No bo... No. Ale da się, nie? Jakby właśnie tak. Przez to, że jest luźna, to jest okej. Okay. Ja bym poszła tak na imprezę ogólnie. Jaką? Znaczy nie tańczoną, tylko taką przebieraną. Okej. Okay. W sensie, wiesz, no tak, to można wtedy. No. Przebierzmy się za kanał. Jako taka para i wtedy to jest takie cute. No jest, jest urocze. Mamy razem jedną bluzę i że... Tak. A co? Jak będziemy chcieli do talety? No co? No to tak. Ja się odwrócę. O, patrz, da się. O, tylko nie. Jezu, dobrze. No, i to jest to właśnie tak wygląda. Kanapka. Git. Można na Amazonie i są na przykład takie swetry świąteczne. Okej. Okay. Mega fajne, za około stówkę. Ale ta bluza akurat, żeby właśnie nie była taka świąteczna, tylko wiecie, taka everyday look, to znalazłam ją na Etsy za 200 zł. Więc jak gdyby droższa, ale trochę z drugiej tak. Strony... Ale jakby masz podwójną bluzę, nie? No, czyli tak wychodzi stówka tak. Za bluzę. Nie, no spoko, tylko bez rękawa jednego. I można sobie razem chodzić. Nie, no spoko, jest cute. No urocza. Mega. To teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy. Dobra, i trzecią rzeczą teraz jest coś, co moim zdaniem też jest mega praktyczne. Okej. Okay. Już kolejna praktyczna rzecz, dobra. Która ma sens. Ale jest DIY czy już nie? Nie. Okej. Okay. 10% DIY. Dobra. A więc jest to... To było ci... Nie wiem, co przygotowałaś, ale... Magiczny scroll, okay. Który otworzymy razem i każdą ręką, bo jedną ręką tylko. Aha, tej nie ma, przepraszam. Nie ma. Czekaj, gdzie jest góra? Tu jest góra. Więc ty chcesz też ten. Dobra, to ja nie patrzę jeszcze. Ta-da! Jest to, wyobraź sobie, proszę pana, plakat. Już możesz teraz spojrzeć. Okej. Okay. 100 pomysłów na spędzenie naszych wspólnych... chwil. I to jest mega fajne, dlatego że jeżeli jesteście osobami, które mają problemy z tym, na przykład co zrobić na randce, albo ogólnie co robić razem, po prostu zdrapujecie sobie zdrapkę. Widzisz, to czasami jak się widzimy jest nudno, to trzeba mieć taki plakat. Udam! Bo ty zawsze narzekasz, że jest nudno, tak jak ostatnio, bo nic nie robiliśmy. Się spotkaliśmy, a tak, no i co, będziemy tak siedzieć, coś tam poróbmy, może jedzenie, może do kina, no to wtedy dobra, mamy. Dlatego, że ja muszę teraz wytłumaczyć.
powiedzieć, bo tu shame na mnie powiedział. To jest wędrynkowy odcinek, a ty shame na mnie rzucasz, więc uwaga. Chciałam teraz powiedzieć, że to było dlatego, że siedzieliśmy. Był Fifi, był Paweł i był Dominik i ja. I siedzieliśmy i oglądaliśmy jakieś głupie filmy na YouTubie. No, to prawda, że były głupie. No więc dlatego to jest potrzeba takiej rzeczy. Ja w ogóle tego nie hejtuję, mówię, że to jest super. Okej. I teraz przygotowałam dla nas dwie 25-centówki. Wow, na bogato! Tak, i teraz możesz zdrapać jakąkolwiek i zobaczymy, co tam jest. Dobra. Dobra. Tak mi się spodobało. Ale jestem podekscytowana. Ja też jestem ciekawy, co tu mogli dać w ogóle. Ooooo. No, napiszcie do siebie listy. Cute. Kiedy ostatnio wysyłałaś do kogokolwiek list? Jezu, nie wiem, no może jak miałam 10 lat? Zresztą zapytać ładnie, co? Tak całe. Okej. Okay. No jest tak. No jest ładnie. No. Ja mówiłem, że ja nie umiem takich ładnych asystentów. Kiedy ty pisałeś do kogoś list? Czy mail się liczy? Mail? Nie. No to nie wiem, dawno. Może w szkole? No pewnie tak. Na walentynki. Polskiego. Nie, na walentynki pewnie. O. No to ja właśnie, jak miałam 10 lat, to pisałam do mojej siostry listę, więc to było super w ogóle, spójrzcie. Zdrapane, napisane no fajne. Listę. Urocze. Cute, bo można komuś napisać takie rzeczy, które na przykład trudno się mówi, albo o których się nie myśli na co dzień. No to prawda. Wiem, że w ogóle na przykład moja mama ma chyba nadal listę, jak pisali sobie kiedyś z moim tatą. Więc mega pamiątka moim zdaniem, fajne. A może po tej stronie. To jak mówiliśmy z jedzeniem, nie? Wszystko związane. I to jest to, podoba co my tak naprawdę robimy. Tak, pizza na wynos. Więc właśnie, to co ja zdrapałam, pizza na wynos. Ej, podoba mi się to. Czy chcesz może zdrapać jeszcze jedno? Tak, no kurde, jestem ciekawy, co tu jest. Widziałaś już? Nie, nie widziałam. Nie zmierzałaś? Nie. Dobra, to jest zawsze to, co w sumie i tak lubiliśmy robić razem. Tylko, że nie we dwójkę nigdy, tylko zawsze większe kimo, czyli iście do escape roomu. No. Bo we dwójkę nie wiem, czy spoko w escape roomie. Raczej się bierze większą grupę osób, nie? Ale może są takie na przykład dla dwóch osób też? Może takie... są. Może na walentynki właśnie będą mieli coś w ogóle. Ooo, też spoko. Też fajne. Tak, kochane. Wyjście do kawiarni na pyszny deser. Ale wydaje mi się, że fajnie by było zrobić samemu deser, tak jak robiliśmy to z Gipsem, bo to jest mniej więcej podobna sprawa, że razem, wiecie, w kuchni fajnie też. Ale też nie wszyscy lubią. Wyjście też spoko. No, fakt. Bo to można było przed zamienić, że zróbcie deser. No. Jeżeli ktoś woli zrobić, ale wyjdźcie... No ogólnie pomysł tak czy siak możecie sobie jakoś zinterpretować. Fajne, tak. Spoko. Polecałbyś to? Tak, no wydaje mi się, że to jest spoko, zawsze jak jest, no na pewno dużo jest osób, które nie wiedzą, co mogą sobie porobić. Wszystko im wydaje się bezsensowne, to wtedy macie taką tablicę, która wam narzuci. Albo zawsze robić. Na przykład po prostu oglądają filmy razem. Tak. Bo też dużo jest takich ludzi. Nie tak. Oceniam zresztą. Ale wiecie, później jak oglądacie film, jest nudno, to możecie sobie zamówić pizzę na wynos. Albo pójść do escape roomu. Napisać list do siebie, albo wyjść na pewno do kawiarni. W każdym razie możecie takie coś kupić online, na przykład na Allegro, albo na jakichś pomysłach z prezentami za jakieś 70-80 zł. No to jest tak całkiem sporo. Trochę drogo. Ja myślałem, że to będzie takie trzy dyszki. No, ale wiesz, to jest znowu na walentynki. No tak. Dla par. Tak. Będzie się dzieli na pół. Racja. Jest chyba 40 zł wtedy. Znaczy nie dzielisz się na pół. Cicho, jest dobrze. Więc taki tam plakacik. Aga płaciła jakby. Kolejna rzecz jest idealna na okres właśnie zimowy, kiedy są walentynki. Jeżeli się nie chcecie rozstawać ze swoim partnerem, nawet na dworzu. Bo na dworzu w tej... Na dworze w tej bluzie byłoby ciężko chodzić. No trochę tak. W ogóle wiałoby strasznie pod nią. Serio, bym musiał koszulkę nosić w końcu na bluz. Chodzi o to, że przecież zakładasz kurtkę. A, fakt, że to trzeba. Ale wtedy można kupić kurtkę też taką. Okej, okay, koniec. Więc teraz mam coś naprawdę super na zimę. I są to... Uwaga, muszę wziąć drugą rękę. Ale co to za oszustwo. To nie jest tak, że nie mam tej ręki teraz. Nie, no nie ma. Co to jest? Uwaga, spójrz na to. Czy to jest ręka? Czyli ta jest na prawą? Tak. To jest rękawiczka, nie? Jest jedna rękawiczka wspólna. Cute. I jedna rękawiczka taka normalna. Ta wspólna wygląda śmiesznie. Wygląda jak serduszko. Zobacz. Cięż? Okej, okay, teraz tak. A co, w ogóle? Tak patrzyłeś? No, ja tak patrzyłem, to wyglądało jak jakieś spodnie. Spodnie świętego. No, trochę tak. Spodnie, tak jakby rozkwijane spodnie. Ale nie, faktycznie, tą stronę ładnie, serce. No. Tak. No więc rękawiczki. Jedna jest taka. No proszę, taka polarowa. Sorry, ciasne. Dla mnie ja mam mniejszą rękę, okej. Okay. To ciekawe, czy się w to zmieścimy. No, jakoś trzeba. A czekaj, właśnie, jak to? No właśnie jak to działa, bo to tak... Czekaj, no spróbuj. Jakby kciuk powinien być w tamtą stronę. Czekaj, spróbuj wtedy... tak. Nie no, ale tu nie masz kciuka, bo się... A, poczekaj, bo coś tu jest nie tak. Znowu nie masz. Ty to ciebie, to jest chyba... To jest chyba bez sensu. No to powinno być odwrotnie jakoś, tak?
No byśmy musieli mieć ręce wtedy, czekaj. Tak. Jezu, ale się pobakałam, ale nie mogę teraz być. Możesz rękawiczką. Myślę, ona nie chłonie. Bo tutaj jest to pokazane w ten sposób. No czyli tak jak zrobiliśmy. Czyli tak jak zrobiliśmy, ale to jest bez sensu. No jest trochę bez sensu. Niby, bo to musisz się trzymać. Słyszę, wtedy tak byście musieli mieć. No, poczekaj, bo jeżeli się złapiemy za rękę, no to byśmy musieli mieć tak. Ten X. Czyli, a rzeczywiście. Czyli muszę mieć tak rękę w środku. Nie, no musisz włożyć tu, a ja ale tu. Znaczy oni nie mają tak. A nie mają tutaj normalnie. No to chyba bez sensu. Czyli po prostu mają tak. Dokładnie, poczekaj, spróbuję włożyć tak. To chyba może się okazać bez sensu bardzo. No to totalnie tak. To się nie da, bo jest za mało miejsca, żeśmy się złapali nawet za tą rękę. To jest ciaśniej niż w tej no. Masie. O. To nie działa. Teraz. Dobra, to teraz spróbujmy na skos. Jest ciasne to jest? Czy jest twoja ręka? Ale tu jest gorąco. No, mi się już ręka tam spłuciła. Ale tu jest za ciasne. Nie, no nie da się. A poczekaj, ja o tak, a tak, ja byśmy złapali. O co tak chodzi? Tutaj jesteśmy w przedszkolu, czy o co chodzi? Złapmy się tak za rączkę. Próbuję tu wymyślić, jak my to mamy zrobić. To jest po prostu... Oszustwo, jeszcze nie działają te rękawiczki. W ogóle kto używa takich rękawiczek? Ja bym chciała coś odpisać na telefonie, albo... Czekaj, no naprawdę... Ręka mi się spłaciła. Jezu, mi się tak zmieniło. Miało być romantycznie, mamy spocone ręce, super. O, dobra. No, spłuc... To nie wygląda. Jest mi gorąco. Mi też już się tutaj... Płaczę. O, ale działa jako wachlarz. Rzeczywiście. Trochę nie. To jest oszustwo. Łapka w dół. Nie, to czy nie polecałam. No słyszę, jak to wygląda. Wygląda jak taka dziwna rękawica bokserska. Poczekaj. Nie bij się. A ja nie siebie. Tam, tu ludzi. Tak się mówi. Aha. No. Okej, okay. A zgadnij, za ile można kupić takie rękawiczki? Miejmy nadzieję, że 15 zł. No nie, trochę więcej. No z 3 dyszki. No więc za 7 dych na Allegro. Dużo! No. Jak za oszukane? Ty patrz, widzisz, wszystkie rzeczy na walentynki są droższe niż myślałeś. No, oddajemy. Zwrot poproszę. Tak. Zwrot pieniędzy. Zwrot pieniędzy, bo się ręce nie mieszczą. I po co? To może przejdziemy do kolejnego. Tak, kolejny. Wydaje mi się, że musimy zdjąć ten sweter. Że sweter, bluzę. Bluzę. No, fajne to było. Mega... O Jezu! No więc niestety rękawiczki okazały się failem, ale to tylko jedna na razie rzecz. Tak, na razie tak. I teraz jest hit. Zostawiłam najlepszy smaczek na koniec. Naprawdę najlepszy? Tak. Ufam. W sensie, może inaczej. A zresztą, co zobaczysz? No, czyli nie, coś tu nie gra, nie? Coś tu jest toksik, ale jeszcze nie wiem co. Wow! Wyobraź sobie, że jest coś takiego. Ktoś to stworzył. Wow. Tak. Nazywał się Intamates. Intamates. Wow, Andis. Sprytnie. No ciekawe, zaskoczyłaś mnie. To jest tak do wyjaśnienia bielizna dwuosobowa. Czyli tak jak mieliśmy. Czyli to musi być olbrzymie. Albo tak jak rękawiczki. Super! I nie wyjdziemy. Ja rzucam tam challenge, żebyśmy to założyli. Jezus Maria. Ja chcę to w ogóle zobaczyć, jak to wygląda. Jezu. Hit. W ogóle to jest po prostu naprawdę, że ktoś to wymyślił. No, ktoś na to wpadł. To tyczy mi honoru. Dobra, ja jestem bardzo ciekawy, co znajdziemy w środku. O Jezu, dobra, to już źle wygląda, ale... Same kolory mnie już przerażają, w sensie wow. Ale jest też czerwony, o Jezu. Okej, okay, to są te nasze Inta coś tam. Intim, o! O co w ogóle chodzi, jakby... Czekaj, bo ja już nie wiem czy tu, czy tu. To są dużo dziur. To no właśnie, jakoś tak to nie działa trochę. W sensie, ja nie wiem co tu się dzieje. To jest narysowane. Czekaj, musisz mieć na pewno cztery dziury, bo... No dobra, przypuśćmy, że to będzie moja część. Aha, czyli... Nie, to chyba będzie moja część, bo tamto wygląda jak stringi jakieś. Ale to jest tak samo, zobacz. Nie, o, to nie. To jest bok, czyli patrz, tu są dwie nogi. O, tak! O, okej. Okay. Mogę zobaczyć ten, Jezus, jak wygląda. Maria. Dobra, ja bym przyjął challenge założyć to. Ale to jest ale... bardzo strasznie. No właśnie, a ja myślałem, żeby to założyć na spodnie, żeby nie było aż tak drastycznie no, dla was. No, spodnie, oczywiście. Ale no, ja nie wiem, czy to wyjdzie na spodnie. Spróbujmy. No trzeba. Dobra. No plusem jest na pewno to, że się rozciągają. Więc moje nawet luźne spodnie się mieszczą, a twoje to są w ogóle ruki. Więc git. Okej. Okay. Czekaj, by się zrobiły jakieś... Pady. O nie. One nie działają. Okej, mam. Patrz. No piękne. Nie zakrywają mi ani kawałka tyłka, nie?
Patrz, ale tu się jakoś tak teraz ładnie te kuby układają. Tu jest ładnie. Tyle, że mamy taki pas na dupie, a nie spodnie te. Okej, okay, mogę zobaczyć. No przecież jakbyś nie miała po spodem jakby normalnych gaci, no, ja to byś miała cały tyłek na wierzchu. No połowę załóżmy, połowę tyłka wierzchu. No ja nie wiem, czy połowę, czy więcej. Jakby, ja mam tyłek odtąd dotąd, kurczę, a nie tak. To jest taki pas w ogóle dziwny. No to jest pas, który was łączy na zawsze. Znaczy w ogóle... A w ogóle jak na to założyć normalne spodnie później? No bo to są majtki. No to nosisz to, po prostu musisz tylko to... Tylko majtki omnić. Nosisz. Tak, że tylko majtki i masz jakąś bluzkę i potem idziesz na imprezę i tańczysz razem. Nie wiem, czy to jest takie wygodne. Myślisz, że ma to jakiekolwiek zastosowanie? Nie. Bo ogólnie myślałam, że to nie da rady, jak jest jedna osoba wyższa. Nie, ja jestem wyższa, jakby spoko. A to coś tam daje. Tak. Te, więc są tutaj trochę luźne, ale jakoś na tyłku czuję, jakby mnie opinało tak... Jeszcze takiej ciasnej gaci nie miałem. Nie no, w ogóle one są... Myślisz, to jest... No jak, nie wiem, jak to ma działać. Jak ty patrzysz... Patrz, jak ja sobie podciągam. To jest... No, ja w ogóle poczułam, jak ty podciągałeś swoje gacie, to ja poczułam to na sobie. To jest bardzo dziwne. Bardzo dziwne. Nie no, spoko, można z tego zrobić nawet streamy. Ale za to teraz, mając takie majtki, to jesteście bardzo blisko siebie. Tak, i... ale jakby można to zrobić bez dodatkowej pary gaci. Ale to na przykład, zobacz, to jest też takie, jak chcesz pokazać komuś, że bardzo go lubisz. To nosisz wtedy wspólne gacie, które są z Amazona albo z czegoś? Tak, i uniemożliwiasz tej drugiej osobie ucieczkę. No jak w tym się nie da uciec. Jak usilić? W sensie, w tym się nie da uciec. Choćbym chciał, albo Aga by chciała, to nie ma opcji. Więc dziewczyny, teraz już wiecie, co robić. Wiecie, ale może weźcie jakiś większy rozmiar, jak jest. A właśnie wiesz, że nie było? To jest jeden rozmiar dostępny. Ciekawe, jak to mierzyli. Czyli ogólnie jest. Myślisz, że pomyślała sobie jakoś osoba, o, chodź, weź, przymierzymy, zobaczymy, czy się mieszczą. O, nie mieszczą, to sprzedajemy. Totalnie niepraktyczne. Ale śmieszne. Zobacz, ile śmiechu. Warto, ile kosztowało? Więc kosztowało to na Amazonie 8 dolarów, czyli jakieś 30 parę złotych. Warto, dla śmiechu warto. Serio, 30 złotych to jest, 30 złotych to jest warto. To jest, no. Jakby tak, tu się opłaca. Możecie bo jakby kosztowało jakieś 8 dych, to już nie. I możecie to kupić jakiemuś najlepszemu przyjacielowi albo dla na przykład znajomej pary. Tak na, dla Beki. No tak, bardzo dla Beki. I mogę no, można pościągnąć tymi gaciami. Idziemy w to, idziemy w to. No ale jak nie da się z tym odwrócić? To strzelą, bo jesteśmy tu połączeni tym. A no ej, w ogóle tu mamy taką przerwę, że tu musi jeszcze ktoś zmieścić. Ej, poczekaj, można telefon włożyć. Można tu telefony włożyć. To są kieszenie. No, ale to ciekawe, bo tutaj jest tyle luzu, a tu są jakby ciasne. No bez tak. sensu przestrzeń, to jak to dodatkowe kieszenie w walizce. Co? Nieważne. Dobrze. Koniec. No. Zdejmujemy. O, to było łatwiejsze. Ale nie pękły chyba, tylko tam jeden raz coś tam strzeliło. No, ale nie pękło. Dla was. I teraz została nam ostatnia rzecz, czyli odkryć nasz piękny odlew. Tak. Ostatnia z pierwszych. Dokładnie. Dobra, jak to działa? Najpierw trzeba to wyjąć. Czy to samo wyskoczy? Tak. Ouu. Uwaga, przekręcamy. Faktycznie. I... w ogóle bez oporów. Ciasto. Jak taka babka. No. I naszym zadaniem jest teraz delikatnie odcinać ten materiał, żeby dojść do naszego odlewu. Dobra, czyli mniej więcej w jakiś sposób, żebym nie zepsuł, bo tak jak mówiłem, ja jestem w to straszny. Nacina się trochę brzegi i jak gdyby nie możesz za głęboko dociąć, żeby nie uszkodzić gipsu, więc sobie odcinasz i sprawdzasz, jak głęboko jeszcze możesz przejść. Dobra. Tak, żeby w końcu dojść do... Jak ty... A, bo ty tak... A, to ty się... Ja się z tym tak delikatnie, a ty widzę, że tutaj takie duże te... Ale czad. Ty, mój pierścionek tu jest, zobacz. Popatrz, idzie cały kawałek. Wow, ale to jest satysfakcjonujące. No, podoba mi się to. Dobra. Ale duża i to już schodzi w ogóle luźno. Wow. Okej. Okay. Zobacz, trochę zostało w tym, ale to są takie okruszki, nie? Aha. Gdzieś tam no tych tak, paznokci. No paznokcie jednak nie są zbyt prostą rzeczą tutaj. Tak. Głównie to one ucierpiały, ale jakby cała reszta chyba jest git. Czyli co 10 minut to potrwało i niestety tutaj okazało się, że moje paznokcie się nie odbiły. Natomiast Dominika tutaj paznokcie przepięknie. No ja nie mam aż takich długich, więc się ładnie odbiły. Ładnie, ale moje pierścionki też bardzo ładnie wyszły. Tak, fajnie. No i widać fakturę skóry, co też jest super, ale... Żyły moje widać. Odejmę, jak to wygląda. Więc moim zdaniem jest to bardzo fajne i takie cute i taka fajne. Fajne, fajne. Więc
bardzo spoko. Dzięki piękne, że uczestniliście. Co? Uczestniczyliście. Z nami w walentynkowym odcinku. Tak, jeżeli jeszcze nie znacie kanału Dominika, to się promuję, więc nie mów nic. Jeżeli jeszcze nie znacie kanału Dominika, to wbijajcie do niego, będzie do niego link w opisie. Dziękuję. Taki zapomnisz fajny o tym. Nie. Przypomnisz mi. Na pewno. Wesołych walentynek. Więc do zobaczenia, dziękujemy. A jeżeli chcecie oglądać YouTube'a dalej, nie wiem co tam mówić, ale coś takiego, nie? To dziękuję, bo pa później. A jeżeli chcecie oglądać YouTube'a dalej, to kliknijcie w film po lewo albo film po prawo. A jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to kliknijcie tu w górę. Pa.